Hej, 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 siam wszystkim, tu Kamruz. Witam was w kolejnym odcinku, z którym zagrajmy w The Binding of... Przepraszam bardzo. The Binding of Isaac Rebirth. I kontynuujemy naszą przygodę. Zdobyliśmy achievement, znaczy zrobiliśmy challenge do tank. Przechodzimy do kolejnego Solar System. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O mój Boże, nie. O mój Boże, nie. Ja wiem, co to jest. Nie możemy strzelać. W tym challenge'u gram jednym palcem. Mamy tylko takie muszki. I nie możemy atakować. O mój Boże, to będzie okropne. A ja mam jeszcze utrudnione, że tak powiem... Nie wiem, poruszanie się. Gdyż gram na analogu, nie na klawiaturze. O mój Boże, to będzie okropne, moi drodzy. Możemy atakować tylko za pomocą muszek. Mamy Lord of the Flies, dzięki czemu muchy nas zwykle nie będą atakować. Przyjemnie, ale... O mój Boże... Nie możemy nawet rozwalać tych kup. Więc ogólnie mamy przejebane. I to dość mocno. I ten challenge chyba się robiło do tego... Do serca matki. Jeśli mnie pamięć nie myli. Wiecie co? Tutaj musimy zwiedzić wszystko. Będziemy... To jest chyba najbardziej przejebany challenge ze wszystkich. Więc... W sumie... Przesuń się. Hop. Dobra. Trzeba zwiedzać wszystko. Żeby niczego nie pominąć. Tutaj nie mamy absolutnie nic. Wrócimy się potem. Ej, czy to nie oznacza, że on wypuszcza muchy, które go ranią? Zajebiście. Skontrowany. Jak szmata. Ale dobra, no. Wiecie co? To jest jeden z lepszych pilsów, biorąc pod uwagę, że nie potrafimy strzelać. Puberty. Mech. Tears down. Bez różnicy. Chemestesis. Lemon party. Ogólnie, jakiekolwiek range upy górne nam dają. Damage up. To może nam zwiększa obrażenia od much. Nie jestem pewien. Może. Zostawiam tutaj bombę, może będzie jakiś dobry sekret. Okej. Okay. Nie jest. Czyli dostaliśmy bomby. To jest na pewien sposób obiecujące. Mogłem poszukać super sekretów, ale nie sądzę, żeby to było opłacalne. Dlatego po prostu przejdziemy dalej. Dobra, mamy serduszko, czyli mamy szansę na szatana. Bardziej bym się cieszył z Angel Roomu, gdyż potrzebujemy wytrzymałości tak naprawdę. Jakiekolwiek obrażenie nam gówno dadzą, potrzebujemy wytrzymałości, potrzebujemy życia tutaj. Żeby jakoś przeżyć. Curse of the Uncle, no. Spoko. Opa. Dobra. No i mamy łatwych przeciwników, więc jest easy. Pieniądze, przyjmę. Rozwalimy ten kamyczek. Okej. Okay. Otworzymy, zwróciło się, mamy pieniążki. Jest okej, okay. Bardziej liczyłem na Soul Herty, ale okej. Okay. To też nie jest złe, bo się zwraca. Tego nie możemy nawet rozwalić, tych ognisk. Masakra. Trzeba uważać, żeby nie umrzeć. O! Jest ciężkie, to jest ciężki challenge, jest zabawny w pewien sposób, ale jest ciężki. Wow, prawie razem. Czy jeżeli wystarczy rozwalić tylko matkę, to jeszcze pół biedy. Matka się pół biedy, ale jeżeli to będzie wymagało przejścia Eight Leaves. O mój Boże. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy przy twórcy tej gry to naprawdę mędy. Jeżeli każe nam robić coś takiego. On wybuchnie. Więc trzeba go zabić dużą muszką. Okej. Okay. Dobra. Hoppa. Opa, szybko, szybko, szybko. Dobra, wybuch. Trobomba, easy. On wybuchnie na w postaci kropelek. A to się ukryjemy szybko za kamyczkiem, dokładnie. Może być tutaj sekret. Wtedy wolę zużyć bomb, nie ma. W takim razie wejdziemy tutaj, zobaczymy co jest. Uwaga. Pandora item może być niesamowicie dobrym itemem. Zobaczmy co on daje. Bezmęt 1, 2 soul herty, bezmęt 2, 2 bomby i 2 klucze. Caves 1, boss item, caves 2, boss item i 2 soul herty. Devs 1, 4 soul herty. Czyli albo używamy tego w caves 2, żeby dostać 2 soul herty i boss item, albo zostawiamy to na Devs 1.
żeby mieć 400 Hz. I to będzie bardzo dobre. To będzie bardzo dobre dla nas, więc kupimy. Nie używamy tego itemsu. Definitywnie nie używam go teraz. Hopa. Kluczy i bomb nie potrzebujemy. Aż tak. O! To było bliskie. Nie możemy oberwać. Czuję się jak The Lost. Dobra. Pieniądze też się przyda. Na szczęście nie ma szans, że przypadkowo użyję tego itemu. Właściwie. Gdyż ponieważ aczkolwiek. O mój Boże. Dobra. Korzystam tylko z jednego palca tak naprawdę. Więc nie ma obawy, że zrobię miski. Przydałby się jednak odnaleźć sekret. Mamy bomby. Dobra. Opa. Proszę. Dziękuję. Nie. Czy może być coś, co mnie ciekawego minęło? W sumie nie wiem, czy chcę teraz sprawdzać. Rozwalmy bossa. Biorąc pod uwagę, że możemy oberwać. To jest Curse of the Unknown. Ale nie blind, więc wiemy, jakie są itemy. O mój Boże, nie. O mój Boże, nie. Czy one mają mało życia? To jest plus, ale... Kurwa mecz, oberwałem. Aj, chujowo. Dobra, na razie dalej Soul Heart, więc jest szansa na Devil Room. Nie wiem, czy chcę korzystać z Devil Roomu. Fear Zap. Może to zwiększyć częstotliwość obrywania. Okej, taki Devil Room jest spoko. A, nie mogę zwalać ognisk. O mój Boże, nie. Proszę won. Soul Hearty? Shit. No ale dobra, chyba są zwiększone szanse, że pojawi się Angel Room, jeżeli nie robimy deali w Devil Roomie, chyba. Więc okej, okay, musimy rozwalić serce matki. Będzie bolało. Będzie bolało. Boli już nawet już. Okej. Ajajajajaj. O, wow, nie wiem jak ten cudy. A, chyba Pretty Fly mój zablokował pocisk, super. Dobra, do piody. Czy chcę tam włazić? Znaczy to może być opłacalne, zdecydowanie może być to opłacalne, bo są herty. Ale, jeszcze nie stracili, jeszcze nie. Bo jeżeli nie będzie soul hertów, to berwiemy, a to zmniejszy szansę na Devil bądź Angel Room, na pojawienie się tych owych roomów. A potrzebujemy Angel Roomu. Bądź czegokolwiek, co nam wytrzymałeś z ruchercy, cokolwiek. Chodźmy górą. Nic ciekawego. O, rozwalić szybko. Dobra, udało się. Pierce here. Okej. Okay. Tak naprawdę nic tam to nie daje. Nie wiem, czy chcę tutaj wchodzić, ale... easy. Easy peasy. Dostałeś odpowiednią muszkę. I jest bani. Dobra. Opa. Charge. Nie dziękuję. W sumie rozwalę tego strzelającego wpierw. Gdyż... A dobra, mamy... Dobrze ustawienie muchy. Dobre ustawienie muchy. Trzeba uważać, on charge'uje. O! Niebieska muszka zadaje... O, czerwona, czerwona, czerwona. Czerwona zadaje mnóstwo obrażeń. Niebieska zadaje oczywiście mniej, ale ma większy zasięg. Coś za coś. Dobra, rozdupczany. To teraz tylko... tą menę strzelającą. Jest najbardziej niebezpieczna. Dobra. Muchy nam źle skręcają. Jest lekko irytujące, że trzeba się nastawić. Znaczy jest to irytujące, ale interesujące. Jak trzeba manewrować tymi orbitalami. Jest to fajne. Na swój sposób, no właśnie, challenge wymagał pewnych umiejętności. Jest to dość dobrze zrobiony challenge, nie będę ukrywać. Ciężki. Szczególnie dla osób, które, nie wiem, nie potrafią dobrze w to grać. Czyli jak ja. Ale jest okej. Szczwanie zrobione. Z nich wylatuje chyba... Nie, wylatują pajączki. Szkoda. Byłaby się przydała, może by się udało odnaleźć. Fak. Sekret jakiś. Opa. Dobra. Pokażemy tym pająkom, kto jest lepszy. Muchy czy pająki? Dobra. Hoppa. Jeszcze nie? Jeszcze... O mój Boże. To orbitale. Dobra. Nie! O mój Boże, nie. Chcę wejść tu. Soul Heart. Mapa jest spoko. Spacebar item, który zadaje obrażenia. Który realnie zadaje obrażenia. O mój Boże, to jest bardzo interesujące. Caves 1. Co nam dawało Caves 1? Na Caves 1 mieliśmy z tego przedmiotu...
O, chujowe rzeczy. Dwa razy bomba i dwa razy klucz. Ale z drugiej strony, że uzbieramy hajs. Co to? Zatruwamy? Ciekawe, czy to działa z muchami. Chyba nie. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, to by było tak dobre. Biorąc pod uwagę fakt, żebyśmy mieli jakiś normalny sposób na zadawanie obrażeń. Dobra. Czy chcesz zajść wpierw secret? Tutaj może być. Myślę, że tak. Jest. Opa, pieniążki. Coraz bardziej kusi. Prawdopodobnie się skuszę. Dobra, zobaczymy, co będzie po walce z bossem. Chad. To będzie nam dawało życia. Jest okej, chyba. O, ja pierdolę, dobra, oberwam. To nam zadaje całe obrażenie. O mój Boże. Dobra, rozwalmy to. Nie, 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 nie. O mój Boże, nie, nie, nie. Jesteśmy w dupie, jesteśmy w ostrej dupie. Rozwalmy to. Coś. Fuck. Boję się. Sram po gaciach. A! Próbuję wycelować tak, żeby zabić to coś. Dobra, rozdoprzone. W sumie teraz możemy stać tak i nam nic nie zrobi. Muchy nam coś zrobią! Nie, pomocy! On robi muchy? Nie, tego nie chciałem, tego definitywnie nie chciałem. O mój Boże, nie, 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 nie. Okej. Czy jak nie ma zasięgu, to robi muchy, które mogą wlecieć na nas. Pomocy! Fuck, 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 przestań, przestań, mate. Przestań! Stop do this! O mój Boże, nie, jesteś wredny, jesteś naprawdę wredną mędą! On się chyba robi jeszcze szybszy. W zależności ile życia straci. Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. Prawie rozwalony. Prawie rozwalony. Wow, to było bliskie. Jest! Dobra. Teraz po prostu. No nie ma szatana. Nie ma szatana. 4 soul herty czy możliwość zadawania obrażeń? Chyba możliwość zadawania obrażeń będzie lepsza, moi drodzy. Wiecie co? Tak co zrobimy. Dobra, to muszę użyć to teraz. Ej, to dawało nam item i to zajebisty damage up, to szczególnie nam to da. Ale w zamian... Okej, okay, myślę, że okej. Okay. Mamy spacebar item, który daje nam możliwość zadawania obrażeń. Chodźmy górą. Wejdziemy jeszcze tutaj. Może wlecą soul herty. Pomyliłem się pomieszczenia widocznie. Gówno wyleciało. Strata życia. O, czy chcę. Wiecie co, jeszcze odwiedzę dolną część. A proszę. Z zaskoczenia mnie wziął miniboss. No w sumie tutaj jest martwy. Lemon Party to jest zdecydowanie dobry pils. Zdaje poważną ilość obrażeń. Myślę, że rozwalę dwa razy grzybek. Ogólnie nie mamy negatywnych pilsów, chyba że Health Down bądź Bad Trip. Ale poza tym nie mamy negatywnych pilsów, co jest super. No i cóż. Jazda. Mamy dobry spacebar item jak na ten run. Teraz tylko trzeba zabrać hajs. Czy chcę dojść do super sekretu? Myślę, że tak. Myślę, że to jest opłacalne. Pytanie, czy będzie tutaj. Miejmy nadzieję. A ja pierdolę. Dobra, może być jeszcze tutaj. Najwyżej zmarnuję wszystkie bomby. Dobra, zmarnowałem 3. Było warto? Black Heart. No. To jest coś. Lepsze to niż zmarnowanie bomb i nie zdobycie niczego, ale mech. Potrzebujemy większej wytrzymałości, jeżeli chcemy dojść i rozwalić It Leaves. Bo sorry, ale musimy przejść The Womb. The Womb nad czymś takim? Potrzebujemy definitywnie dużej wytrzymałości do tego. Okej, okay. Muszko zabij. Opa. No już się dość dobrze ogarniam chyba challenge, no nie wiem. Albo mamy po prostu farta co do przeciwników. Na pewno mamy w sumie całkiem niezłego farta co do itemów. Nie będę ukrywać. Au, zjebałem. Dobra, tak propos moich umiejętności gry. Chłe. Mhm. Spokój. Grunt, nie stracić tego Black Heartu. Chcę Angel bądź Devil Room. Co to? Judgment? Co
Co jest dobre, jeżeli trafi nam się Angel Room? Jeżeli trafi nam się Angel Room, to to jest bardzo dobre. Tylko, że niestety straciłem pieniądze, ale jest to dobre, jeżeli trafi nam się Angel Room. Paszła won. Dobra, ubity. Ej, wkurza mnie to, że nie mogę tymi muchami rozwalać ani ognisk, ani gówien. Strasznie mi to denerwuje. Wejdę, oczywiście otworzę. Okej. Pieniądze są spoko. Zbierzmy ten te itemsy. Znaczy, nie chcę... Ale zobaczmy sklepik. Czy jest to coś dobrego? Zakupimy Soul Hair, to jest jeszcze jest wystarczająco dobre, bo zwiększa szansa, że właśnie nie stracimy czerwonego życia. Ogólnie... O ja pierdolę, weź ci rozwal. Udało się. Jaki to jest hitbox? O mój Boże, jaki to jest hitbox? No dobra. Jeżeli mamy trochę w różnych pomieszczeniach serduszek, to jest o tyle dobre, że będziemy mogli zajrzeć do Blood Donation Machine, dzięki czemu będziemy mieli więcej obrażeń, znaczy więcej możliwości zadania obrażeń. Ja pierdolę, dobrze kupię ten Soul Hair. Inaczej, będziemy mieli hajs na Space Bar Item, którego zapominam używać. Ale to nie są jeszcze tacy trudni przeciwnicy. Wkurzający. Bardziej ten hajs chce zostawić na Womb i na Nekropolię. O proszę, możliwość wyleczenia się. Dobra, zajebiście. Najpierw oczywiście boss. Hopa. O, nie. Czemuś mi to zrobił? Te rzeczy tak by mi się przydało. Jeszcze straciłem Black Hearta. O mój Boże, jakiego... Nienawidzę. Dobra, Soul Heart. Dawaj. Dwa razy! Super, kocham cię. Ale to była perfidna bomba. Dobra, to tych rozwalimy bez problemów. Ale dobra, no. Mamy czada, który robi życia. Będziemy mieli pieniądze. Chyba będzie okej. Rozwalmy jego, on chyba wybucha. Nie wiem. Tak się jak go rozwalę. One zostawiają pajączki, okej. Zróbmy tak. Te mogę już rozwalić bez spacebara itemu. Bo nie mają jak do nas podejść. Kurwa mać, serio? Nie ogarniam swojego hitboxu. Dobra. Bossu. Double Trouble Garglings. O mój Boże. Chyba posrało. Jakim cudem ja mam... to zrobić? Znaczy wiecie co? Oni robią muchy. Oni... Kurwa mać, serio? Oni robią muchy, że nie mogą do nas dojść. Więc okej. Tylko oberwałem, to mnie denerwuje. Będzie czasochłonne, ale... Ale co z tego? Muchy ich chronią, więc... No podejdź. Podejdźcie tutaj, dobrze. Pod moje muszki, dobrze. Jakbym tego nie zjechał wcześniej, to by było spoko. Hello. Dobra, charge'uj, Mendo. Za każdym razem jak upadnie, to robi muchy. Więc lubimy, kiedy charge'ują. Opa. Muchy cię ranią. Dobra, jeden rozwalony. Przepraszam bardzo, nie chciałby pan podejść, porozmawiać z moimi muszkami, przyjaciółmi. Chciałbym wam dwa razy od nich. Wow. Zjebałem. Op. Podejdź w zasięg. W sumie chyba jak są tyłem ustawieni. Kurwa mać, po co ja podchodziłem? Aj, jebać to. Wiecie co? To jest dobre, bo mam możliwość strzelania w końcu. Tylko kuźwa, nie trafiliśmy na szatana. No ale dobra. Wejdę wpierw do Curse Roomu. Pomogę. Szkoda, że nie trafił się Angel Room bądź Devil Room, ale trudno. Mówi się, trudno, żyje się dalej. Miałem Lemon Party, o mój Boże. A zjebałem. Dwa razy Soul Heart, pięknie. Zdecydowanie worth it. Tutaj może być sekret. Tutaj nie ma sekretu. Zjebałem z tym Lemon Party. Wejdę jeszcze tu. Tutaj nie będzie sekretu. Okej, czyli tutaj też nie może nie być. Może być w jednym miejscu jeszcze, tak myślę. Zobaczmy, tak. Proszę bardzo. O mój Boże, nie mamy... A, mamy. Mamy jak to zniszczyć. Mamy tego przyjemniaczka. Wiecie co? On jest zajebisty. Mamy normalną możliwość strzelania w przeciwników.
Mamy możliwość niszczenia kłód. Muchy nas nie zranią. W sumie z Badonation Machine nie wylatują muchy, więc wyjebane. Pieniądze, pieniądze, więcej pieniędzy. Oh yeah. Dobra, nie ma co się handlować z Żydkiem, bo nie potrzebujemy niczego, tak naprawdę. Leon Party może wykorzystamy tutaj. Dobra. Okej, okay, to może być inter... O mój Boże. Wow, w sumie. Dużo zadaje obrażeń, te Lemon Party, fuck. O mój Boże, te muchy nie zadają nic. Dobra. Ogólnie, może nie zauważyliście, ale nie było warto. Op. Dobra. Rozwalę to. Kurwa, serio, poszedłem mu pod ryj. O mój Boże. Dobra. Nie wiem, czy one robią brimstone'y, ale nie chcę sprawdzać. Szczerze nie chcę sprawdzać. Czy te muchy blokują jego ogień? Chyba tak. Chyba tak. Tyle? Proszę. Okej, dostaliśmy herta. Heart container. Oczywiście zbierzemy ich więcej. Judgment. No gdyby nam się trafił jakiś Devil Room. Angel Devil Room, to by było super. Gdyby. Tutaj nie było nic ciekawego przypadkiem? O nie, niezbyt. Może być chyba jeszcze... Nie, tutaj nie może być właśnie. Sekret już w sumie sprawdziliśmy, więc... O czym ja pieprzę. Czy chcę więcej hajsu? Czy ja nie chcę? Niby się skuszę, ponieważ możemy nie mieć już kolejnej takiej dobrej okazji. Ogólnie mamy generator żyć w postaci malutkiego czadba. A pieniędzy już może... będzie szansa, że właśnie nie będziemy mieli szans zdobyć. Dlatego zdobądźmy dodatkowe 10 golda, jeśli mnie pamięć nie myli. I mam 31 użyć naszego Space Bar itemu, co jest bardzo dobre. Ten Space Bar item jest zajebisty. Szkoda, że niestety te gówno zostało rozwalone. Nie wtedy, kiedy chciałem. Życie. A, Heart Container, wezmę. Hop. Już się nie będę wracać po tą jedną monetkę. No dobra. Mhm. Nie wyobrażam sobie robić w ogóle boss rushroomu w tym challenge'u. Wy sobie wyobrażacie? Ja nie. O Boże, kolejny curse. One skaczą chamsko, więc rozwalę. Aba jeszcze raz. Dobra, już nie. Opa. Poszło 3 centy na to. Opa. Czy chcę wejść tutaj? Myślę, że tak. Hop. Nie opłaciło się. Hop. Nie opłaciło się. Ale może być szansa, że tutaj będzie sekret i będę bardzo szczęśliwy. Yes. Nie oberwaliśmy. O, grid! W sumie to jest dobre. Grid jest spoko. Znaczy, możemy oberwać, to będzie bardzo niespoko. Okej. Mhm. Ale... pieniądze. Tak mało, serio? Tak mało, grid? Tak mało. O mój Boże, to było słabe. Ej, w sumie powinienem teraz strzelać, ponieważ... mamy jak. Więc okej. Wziąłem... W tym challenge'u familiary są niezwykle opłacalne. Takie szybkie odkrycie. Nie ma tutaj żadnego prosiku? Nope, nie ma. Familiary tutaj są niesamowicie opłacalne. To jest największe źródło obrażeń właściwie. Znaczy, powiększenie muszek byłoby super. Okej. Okay. W sumie zrobię tak. Żeby się nie pieprzyć. Powiększenie muszek jest zajebiste. Tylko trzeba by było trafić na sklepik z tym... itemem. Okej, to nie powinno być ciężkie. Opa, zjebałem. Dobra, zrobię tak. Żeby nie ryzykować. Czy zostawię judgment chyba? Energia nam nic nie daje. Nie mam zamiaru pozbywać się tego Space Bar itemu, broń Boże. Jest zbyt dobry na naszą sytuację. Jest chyba, nie wiem, może najlepszym itemem na tą sytuację, w której się znajdujemy. Prawdopodobnie tak. Wow. Prawdopodobnie jest najlepszym itemem. Bo w sumie co moglibyśmy mieć ze Space Bar itemów, które by były lepsze? Które by jakoś zadawało obrażenia? No nie ma. Bumerang może, ale czy ja wiem, że to byłoby lepsze? Bumerang byłby spoko. Tak, byłby spoko. Byłoby
stunował przeciwników i byśmy mogli dużo zadać obrażeń od muszek. Hopa. Nie, uff. Ale poza tym, czy coś jeszcze? Na dół nie schodzimy, bo raczej do bossa tam nie dojdziemy. A proszę, skrzyneczka. Dużo pieniędzy. Yes, I am. Nie mam zbytnie bomb, więc nie będę nic tutaj zużywać. O, sklepik, wejdę. Nie jestem jakoś oszczędny, jeśli chodzi o kluczyki, bo czemu miałbym być? A, zapomniałem strzelać. Chłe. Zawsze jakieś źródło obrażeń. Op. Dobrze. Rzeczy nam się zwróciły. Kapotka nam nic nie da. Soul Heart myślę, że jest warty kupna. Pils nie do końca. Czy ja ominąłem kamyczek jakiś? Nie. Nie ominąłem. Tutaj też nic nie ominąłem, chyba. Do góra. O mój Boże, nie. Wiecie co? Jebać to. Było warto, mam dużo pieniędzy. Mam jeszcze więcej pieniędzy, jej. Żydek, kusisz. Ale nie. Myślę, że Space Ball Item jest dużo bardziej opłacalny niż to, co mi oferujesz. Ej, kupy są moimi przyjaciółmi, bo osłaniają mnie przed moimi wrogami, które też są kupskiem. U jakim cudem? Oż ty mendo. Wiecie co? Myślę, że mogę sobie pozwolić na sprawdzenie, czy nie ma sekretu? Aha! Moja pierdziele. Czy jest tutaj gdzieś gaming room? Wiecie co, mam zamiar sprawdzić to. O nie. Okej, okay, tylko szybkie. No ale to opłacalne w miarę. Tak myślę. Przydałby się gaming room. Bo biorąc pod uwagę fakt, że mam tutaj tyle serduszek i można było zrobić tyle golda, to niestety nie będzie. Dobra. Gish jest zajebisty, da nam po pierwsze familiara, a po drugie takiego, który spowalnia. O mój Boże, to jest zajebiste. O mój Boże, Gish jest tak zajebisty. O, dobrze, Gish. Zajebiście. Jestem taki szczęśliwy, że trafił nam się Gish. To jest jeden z najlepszych głosów, na jakiego mogliśmy trafić na tym challenge'u. Ale mamy szczęście. Mamy szczęście. O, a ja idę w ogóle na Space Bar Item. Spoko. No. Oj, serio oberwałem. Serio. Oj, Kamrus, kurwa. Angel Room, proszę. Yes! Hełm papy? Wezmę. Bić się z nim nie mam zamiaru, z tym przyjemniaczkiem. Ale super, mamy dwa familiary, które zadają obrażenia. O mój Boże, jak mi dobrze. Dobrze. Nie ominąłem żadnego plusika? Nope. Judgment. Ale dobra, wiecie co? Nie chcę używać judgmentu. Mamy tyle hajsu. Że chyba jednak nie chcę. Mamy generator Soul Heartów. Nie ukrywam, że Dargum by się przydał. Zajrzę tutaj. Chociaż czy... potem. Czy mamy teraz... Necropolis 2, okej. Okay. Podniosę to. Wpierw postaram się rozwalić bossa, zanim cokolwiek zrobimy, okej. Okay. To myślę, że jest plan. Brzmi jak plan. Okej. Okay. W sumie nie będę coś strzelać. To jest nieopłacalne. Nie chcę sobie rozwalić tych kup. Dobra. Super. Będziemy mogli ewentualnie zrobić boss arenę. Jeżeli im będzie zależało. Aj, wiecie co. Zróbmy tak. Ciekawie. Bardzo ciekawie. Bum. Hopa. Nie powinienem oberwać, co nie. Dobrze. Ta czerwona mucha jest zajebista. Tylko brak zasięgu boli, ale jest zajebista. Czy chcę znaleźć sekrety? No tutaj na pewno nie będzie. Więc może góra? Tutaj może być. Nie chcę ryzykować obrywaniem. Łap, tutaj nie ma sekretu. Auć. Ło! To jest niebezpieczne. Nie będę ryzykować. Hajs leci, ale cóż. Zdobędziemy więcej, więc na spokojnie. O Boże, Garek Blinks. Wiecie co, jebać to. Szczerze to jebać. Ła, ale odpłaca mi się rozwalać czaszki. Mogą z nich wylatywać bardzo fajne rzeczy. To w herc.
Nie dzięki. Wyjebane na tą czachę. Mogę tak spróbować rozwalić, żeby zdobyć 3. Two of Diamond, to mi się zdecydowanie przyda. Chariot. Chariot jest ok. Ok. Zajebiście, kolejny spektral. Dobra, zostawimy Judgment. Pójdziemy do bossa. Jeżeli będzie Angel bądź David Room, bądź cokolwiek, użyjemy Judgmentu, wypłacimy hajs. Następnie potem. Won. Następnie potem zdobędziemy więcej pieniędzy. Kurwa macie. Zjebałem. Zobaczymy więcej pieniędzy, użyjemy Diamond, żeby mieć na łomp Space Barite'em. Podwójne. O, to jest zbyt dobre. To jest zbyt dobre. One plus one. O, Humble Bundle. To jest zbyt dobre. Będą wam, nam wratowały podwójne pick-upy. To jest bardzo opłacalne. Gdyż, ponieważ aczkolwiek, zwróci się nam to, jeśli chodzi o pieniądze. Jeśli chodzi o pieniądze, w sumie mogę tak zrobić, będzie szybciej, ale już nie mogę. Jeśli chodzi o pieniądze, zwróci nam się to. O mój Boże, fuck off. O, jeszcze wlazłem jak gówno totalne. Dobra, trudno. Bardzo nam się to płaci, ponieważ na przykład z maszyny do wpadania, dodawania krwi będą podwójne pieniążki. I wiecie co, mam zamiar z niej teraz skorzystać. Jeżeli trafimy na Enter Room czy coś, będę chciał pobawić się Judgmentem. Two of Diamond potem weźmiemy. Weźmiemy Two of Heart. Chariot zostawię na samym końcu. W razie gdybym miał jakiegoś bossa, bo Chariot powoduje, że jesteśmy nieśmiertelni, zadajmy obrażenia, co się przyda na bossy. Definitywnie. I mamy familiary, fuck yes! Two of Heart chyba nas leczy dwa razy tyle, co niż mamy. Tak, podwójne pieniążki, zajebiście. Okej. To jest dość smutne. Zrządzenie losu. Au. Już wezmę, no. Ale nie ukrywam, że jest to dość smutne. Ponieważ nie mamy pieniędzy. Zostawię Two of Diamond. To jest... Czym ja tu właziłem? Dobra, nie będę używać coś z Baratiemu na nich na pewno. Op. To jest smutne. Mogłem tak się obłowić. Fuck! Normalnie bym się cieszył, że z taką małą ilością dostaliśmy to, co dostaliśmy, ale... Shit. Już nawet ten drugi item byłby lepszy w sumie. Dałoby nam to większe utility. Hoppa! Fuck you! Nienawidzę was! O mój Boże. Plusików nie ma. Okej. Okay. O, to jest matka! Dobra, już nie wrócimy się. Judgment nam się nie przyda w takim razie. Że mogłem go rozwalić po prostu. Oj. A, możemy strzelać, Mighty Cameras, możemy strzelać. Więc strzelaj. Dobrze, dodatkowa forma obrażeń. Isaac. One są dobre, te itemsy. O, tutaj łapka może wylecieć. W serio? Jaki to ma hitbox? Żeby... Aj. Żeby teraz nie oberwać, szanse są uber małe. Jeżeli nie oberwiemy, jest szansa na szatana bądź Angel Room. Chyba nawet na Angel Room. Większe niż na szatana obecnie. Opa, dobra. Jeżeli będzie wypadała sama noga, to na tym jestem szczęśliwy. Ponieważ to dość łatwo się unika. I tak nie uniknę, jestem pewien. Oczka są problemem. Isaac. Mucha nie po mojej stronie, niestety. Okej. Okay. Isaac. Boję się tych oczu. To oczy są problemem. Okej. Okay. Spowolniony, zabić ciebie. Jesteś problematyczny. Już straciła połowę życia, nie? Na razie jeszcze nie oberwaliśmy, więc jest malutka szansa, że to się utrzyma. Coś tam obrażeń zadajemy, ale to jest na razie coś tam. Potrzebuję naprawdę mocno Devil bądź Roomu z itemami, które nam się przydadzą. Jest tak naprawdę mocno. Okej. Okay. Bądźmy cały czas w ruchu, to będzie dobrze. A, muchy nie po mojej stronie. Wow, to było bliskie. Nie zauważyłem w ogóle cienia. Ale jestem ciągle w ruchu, więc mnie nie trafiła.
O tyle dobrze, oczko. Ej, Zek. Spokój, spokój. Muszę spróbuję się skupiać na 100%. A uważaj, nie on. On jest problematyczny. O! Dobrze. Dobrze, że mam możliwość spowolnienia. Dobra, zajebmy go, póki możemy. O! Nie trafiłem czerwoną. Ej, Zek. Tak dobrze, że mamy te familiary, o mój Boże. Nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie, ile pewnie oni nam obrażenia dali dla matki. Dobra. Ej, o nie, oberwałem szlak. I to tak z dupy, dobra. No, marzenia poszły się pieprzyć. Czyli jest dalej szansa, nie? Jest dalej szansa, ale taka mała. O. Zły jestem bardzo zły. Ale gorsze jest to, że Bladon... O mój Boże, się umrę. No niestety. Że Blood Donation Machine teraz nie dałem takiego value. Polaroid, no. Nie widzę innej opcji. Blood Donation Machine teraz będzie nam zabierało życie, więc nawet jak trafimy możliwość zdobycia dużej ilości pieniędzy, to... Nie wiem, czy używać teraz diamontów. Czy ja nie szukam w ogóle sekretu? Prawdopodobnie tak, bo jestem głównym. To będzie ciężkie, nie ukrywam. Ło, pieniądze, dobrze, więcej pieniędzy. Nie ma plusika, nie ma, okej. Okay. Wiecie, co było zajebiste? Trinket, który powoduje, że wylatuje ze Skull Heights. To by było wygraną. To by było czystą wygraną. Dobra, rozwalmy w sumie... Oj, kurwa mać. Skupić się, żeby nie oberwać. Nie chcę zużywać teraz... O mój Boże, jestem trochę w kozim rogu. Dobra, przejdźmy od tej strony, będzie bezpieczniej. Nie chcę używać spacebara itemu obecnie. Wolę zachować, nie wiem, na cokolwiek innego, na przykład, nie wiem, na bossa. Bo wyobraźcie sobie, jak będziemy bili It Leaves. Ja sobie nie wyobrażam. W sumie mamy możliwość strzelania, Kam, jesteś gównem. Zabij ich w ten sposób. Masz możliwość strzelania. Życia, okej. Okay. Nie chcę jednak podnosić życia, kiedy mamy połowę serduszka. Bo nie zmniejszymy sobie tej ilości już więcej. O, pieniądz, tak, i to taki duży. Fuck jest. Wiecie co? Nie odmówię sobie przyjemności zrobienia tego. O, okej. Okay. Polaroid się zajebiście skąbił. Okej. Okay. Mamy dwa życia, więc jest okej. Okay. Dobra, rozwalę ich po prostu z familiarami. Dobra. Okej, okay, jest dobrze, mam jeszcze Polaroid, więc zapomniałem o tym, ale mamy chyba dwa tiki zdobycia golda, bez obrywania, co jest spoko. Co to dawało? Przyzwała chyba, wiecie co, nieważne co to dawało. Ponieważ to coś nam będzie dawało profity po prostu. Hopa. Chyba jak obrywamy, to przywołuje familiara, jakiegoś czasowego. Co jest spoko. Nie podnosimy tej połowy serduszka. Broń Boże. Broń Boże. Ponieważ w sytuacji, kiedy będziemy mieli Polaroid przy głównej walce z bossem, czyli wiecie, ostatnie życie, będzie można zadać masakrycznie duże obrażenia za pomocą naszych much. Więc nie. Nie zużywamy. Apa. Ciężko trochę. Dobra. Podejdź tutaj. Mam muchę, dobra. Jest bomba. Sekret. Zapomniałem o sekrecie i tym razem nie zapomnę. Dobra, tutaj nie będzie sekretu, więc wyjebane. Chodźmy. Tędy też nie będzie sekretu. Jesteście przywiązani, jaka szkoda. Wiecie co? Dam wam muszkę do towarzystwa. Nie dziękujcie. Czy ja minąłem możliwość zdobycia serduszek? Tak. Czy chcę ominąć więcej takich możliwości? Nie. Okej. Okay. W sumie mamy trochę bomb. Mógłbym się pobawić. Szczerze jemy tutaj bombę. Tak się ciekawi się. Może coś fajnego wyleci. Szansa była. Dobra, już nie będę więcej korzystać z tej maszyny do oddawania krwi, więc ją rozwalę. A nuż Janusz wyjdzie coś ciekawego. Może tutaj będzie sekret przy okazji? Zobaczymy. Nie, wypadło ser... Dzięki. Okej, okay, użyjemy teraz Two of Diamond. 80 centów wystarczy. Powinno wystarczyć. Przynajmniej mnie zadowala.
Nie mam plusika, jazda. Mama Guardi, latamy, więc właściwie większość obrażeń mamy Guardiego. Poszła się pieprzyć. Dokładnie. Z takich powodów. Opa! Dobra. Więc właściwie uniknąć jego żygów. I będzie spoko. A, on jeszcze tak może strzelać, dobra. W takim razie ranimy ciebie w ten sposób. Ciekawie, co zadaje obrażeń, no troszkę. Ale nie warto spamować. To nie jest taki ciężki boss, jeżeli latamy. Dokładnie. Opa. Opa. To nie rani jego łap. Czym to w ogóle jest? Ło, to chyba z czasem zadaje większe obrażenia, znaczy większą ilość strzałów. Uwaga. Gdzie ty możesz się pojawić? Z dupy tutaj, dobra. Full skupienie. Opa. Dobra, mucha, 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 mucha. Jeja. Jeżeli on się długo wstrzymuje, to zadaje taką skoncentrowaną falę pocisków. Dobra. Jak ja się cieszę, że ja potrafię latać. To jest właśnie... Bez latania ten challenge byłby zbyt przejebany, moim zdaniem. Jej. Dobra. Już w sumie wstrzymuje się. Nie, on wydaje inną animację, kiedy robi tą specjalną, specjalny żyk. Tak bardziej zaciska oczy, czym się zdaje. Tak się dziwi przed wystrzałem. Takie, co, będę żygać? Coś w tym stylu. Fuck, oberwałem. Źle, bardzo źle. Bo to nam wykluczyło właśnie możliwość zdobycia Devilurumu. Plus straciliśmy życie. No ale dobra, to jest dość prosty boss. Jak na ten challenge. Nie oszukujmy się. Wejdę tutaj. Dokładnie. Opa. Pak. Nie ogarnię zbytnio, gdzie jest hitbox tego bossa, więc boję się podejść, żeby wykorzystać czerwoną muchę. Zabity! A fuck jest! Soul Heart przyjmę. Ustawię tutaj bombę. Wiecie co? Powinno przez ten czas nam wylecieć połowa serduszka. On wypuszcza połowę serduszka. Chociaż on wypuszcza połowę serduszka. Czy czat wypuszcza połowę serduszka? Sprawdzę, wiecie co? Bo jeżeli połowę serduszka wypuszcza, to będziemy mieli jak zrobić połowę serduszka. Tak. Co trzy pomieszczenia robi połowę serduszka, więc bierzmy tamtą połowę serduszka. Bo będziemy mogli sobie na spokojnie przed It Leaves. W ogóle ja nie strzelałem tymi maluszkami. Zapomniałem, że tak się przyzwyczaiłem do tego, że używamy orbitali, że nie strzelałem. Przecież tyle byśmy obrażeń zadawali. Ono, ta meda była tak duża, ale zjebałem. Możecie na mnie, nie wiem, mówić co chcecie w komentarzach. Zjebałem to. Dobra, trudno. Fuck. Jeszcze bym był spowolniony. O mój Boże. Oczywiście na It Leaves spamujemy Spacebarightem. Spacebarightem. Myślę, że mogę wejść. Myślę, że mogę rozwalić was dwóch. Okej. Okay. Nie korzystamy z Bradman... ten. No. Z maszyny do dodawania. O mój Boże! A, zjebałem. Skorzystam w takim razie. Raz. Co to? Zwiększa szansa... Zwiększa chyba szansę, że wyleci nam serduszko, co mnie chyba bardzo ucieszy. Sprawdźmy, upewnij się. Tak, zwiększona szansa na to, że wypali nam serduszko. Okej. Okay. Przyjmę. Nie biorę tego teraz. Rozwalać was, bo latacie, jesteście wredni. Co to? Paberti, dzięki, chyba. Tak. Bałem się, że oberwę. Okej, okay. Zabędziemy więcej pieniędzy, bo mogę. O, plusik. Bo mogę. Warto to robić. Póki mamy generatory do życia, a mamy, warto to robić. Ostatnie pomieszczenie, a ten spacebar item jest niezastąpiony. To zostawię na bossa. To zostawię stricte na bossa. Bon. To też. Hełm papy w końcu zaczął działać. Poszło won. Mhm.
rozwalmy cię w ten sposób. Dobra, zrobię to tak. Chyba chcę zaryzykować. No, stracę jedną rzecz najwyżej, ale. Dobra, trudno. Myślę, że było warto. Żeby sprawdzić, co wyleci. Opa. No, to jest easy. Jak ja się cieszę, że mamy ten Space Bear item. Nawet nie wyobrażacie rzeczy sobie, jak bardzo byśmy mieli przejebane bez niego. Chło, chło, chło. Dobra, teraz być w ruchu. I będzie spoko. Easy peasy. Jeszcze Meat Boy byłby spoko. W sumie nie musiałem ich tak niszczyć. Trochę nadużywam tego itemu, ale to się nie przyda. Hamestezis, to się przyda. Puberty. Energia. Wiecie co? Zrobimy to tak. Okej. Okay. Zbierzemy to tak. Ciebie nie zbierzemy. Zbierzemy ciebie. I teraz zrobimy coś takiego, że pójdziemy do treasure roomu. Nazbieramy hajsy. Odpalimy jeszcze Polaroid. Okej. Okay. Dzięki czemu będziemy mieli dwa tiki więcej. Dobra. Zebrany hajs. Użyjemy Hamestezis. Dzięki czemu mamy życia i pieniądze łącznie. Super. Nie wiem, gdzie może być boss room. Może być w sumie wszędzie. Wow, blisko. Wezmę to. Więc, nie wiem, odkrywajmy. Dobra, tutaj nie będzie. Ale jest plusik. To jest jak najbardziej na plus, hehe. Dobra, czerwona mucha. Of pure destruction, jej. Okej. On już jest praktycznie martwy. Niech podejdzie. Podejdź, misiu. Dobra. I bum. I bum, i bum, i bum, i bum. Znowu nie strzelam. Ło, ile sorhertów. Eclipse jest nasze. Wciąż nie wiem, gdzie to jest. Prawdopodobnie najbardziej wysunięte. Ale nie mam pewności, więc. O, Żydek. Okej. Okay. Ostatnia bomba. Mam nadzieję, że było tego warte. Missing page. Nie wiem. Nie wiem, nie powiem. Wciąż jednak. Chcę być. Dobra, zebraliśmy już jedno, trudno. Niechcący wlazłem na to. Life is life, na. No okej, okay, zaczynamy się bawić Space Bear itemami, rozwalamy Eclipse, GG. Udało nam się przejść ten system za pierwszym podejściem. Mamy szczęście co do challenge. I użyj, for fuck's sake, tych familiarów Cambrus. Mamy maksimum życia, o dziwo. Przyjemnie, bardzo przyjemnie. Helm Papy, no wiadomo. Chad też był bardzo dobrym itemem. Familiary. Ubić, bić, zabić. Opa. Aj, fuck. Nie chcę za bardzo się z nim pieprzyć. Jest to wredne gówno. Aj, już rozwalamy to wszystko. Ło, na nich zdecydowanie. Dobra, ostatnie bomby. Tutaj może być sekret. Nie ma. Super, super sekret. Nie chcę mi się szukać sekretu. Nope, dobra. It leaves. Okej. Okay. A, możemy strzelać, no tak. Aj, Zek. A, no tak, te przyjemniaczki. Wow, czadzik. Zabić czadzika, zabić czadzika. Zabić czadzika. Serio? Jakiś ty wytrzymały. Dobra. Aj, Zek. W sumie, jeżeli jakimś cudem będę musiał. Aj, jebać to. Gdzie jest czerwona mucha? Tu jest! Fuck, jest! Dobrze ustawiona. Dobra. Jest! Jest! Zajęło nam to 50 minut. Ale było warto, moi drodzy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Udało nam się przejść cały system za pierwsze podejście. Tak! Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. To było na tyle. Trzymajcie się do kolejnego challenge'a. Pa, pa! Widzimy się jutro.